Witam serdecznie. Zamykamy temat samochodu dawcy, co się rozpoczął w Piotrkowie Trybunalskim i skończył się u mnie praktycznie jeden dzień później. Ale to w trakcie filmu będzie. Tak, chodź, nowy silniczek do naszego właściwego samochodziku. Zobaczymy, jak będzie chodził po terenie żelaznym. Nadszedł czas wykonać oględziny, w jakim stanie ten samochód był, no bo się okazało, że koło wpadło do środka i było spawane. Jak dźwigali samochód, to przyczaśli przewody, no i takim sposobem przejechałem pół Polski, jak widać, z urwaną rurką z hamulców, no bo nie było hamulców, ale przejechałem. No i jeszcze gaz, tutaj mamy chyba parownik, jakiś filterek, ten nasz nieszczęsny dopływ gazu chyba jest zmieniona cewka wtryskowa, komputerek jakiś od tego i jakiś dziwny kabelek sobie idzie. A teraz jeszcze muszę dojść do tego, czemu wentylator się spierdolił. No jestem bez baterii, tak żeby to czasem w ogóle nie stanęło. W takim stanie mniej więcej zaznałem samochód technicznym, a im głębiej grzebałem, tak jak do lotu, tym więcej widziałem, nie chcę się wyrażać, ale no nie powinno tak to wyglądać. Dolot był całkowicie źle założony, zasyfiony, przepustnica zawalona, majdan w kablach, że to nie wybuchło ani się nie wyjarało, to był cud, no ale działało. No i w zajebistym stanie wtryski. No i zaczynałem już rozbierać samochód, zaczynając od elektryki i przygotowanie całego silnika do wyciągnięcia, co było w innym odcinku. No i zajebista dziura w dolocie. To jest tutaj ta największa zgroza tego auta, ale teraz zauważyłem, co się dzieje, jak próbuję go pchać. Nie wiem, czy to było widać, ale to normalnie tutaj pracuje na tym. Normalnie tutaj wpada, bo tu już pękła rama. Tu gdzieś widziałem w tym całym bajzlu też, że już pęka. No i przy drzwiach pęka. Mianowicie tu. Dzisiaj jak demontowałem część nadwoja, to tutaj też zauważyłem, że już karoseria pęka, czyli się wszystko rozpada już. Tak, to jest dziura, a tutaj była podobna. Witam wszystkich, no tutaj silniczek czeka, a tutaj tyle zostało z auta. Chcę to pokazać, bo już zacząłem rozczłaniać wszystko. Tu mi się udało. Tutaj walczę. Mam takie nożyce i siekierkę. No i tam jeszcze miałem młotek. No i padło pytanie, czemu tego nie sprzedam. Powiem tak, z czystym sumieniem nikomu bym tego nie sprzedał. To nawet widać teraz. To całe pracuje. Niestety to jest w takim stanie, że nie chciał, żeby ktoś to używał kiedykolwiek. Bardziej, że takie rzeczy tutaj są. Niestety jednak ten samochód troszkę ma za sobą. Ale traktowałem go jak najbardziej godnie. Starałem się go rozbierać godnie, ale niestety przyszedł moment, że muszę go rozciosać na drobne kawałki, bo żaden skup złomu nie chce go wziąć bez kół
bo o 7:30 mi będą potrzebne do trackerów, do przyrządów, które będą doczepiane do skrzyni, czyli te tak zwane womy, które będę dokładał. No niestety aż tyle i aż tyle zostało. No ale teraz muszę go jeszcze rozciosać, pociąć na drobne kawałki, żeby na przyczepkę gdzieś w las albo na pakę samochodu. No i idzie na złom. W końcu ten samochód, raczej jego pozostałości, dostaną kolejne życie po przetopieniu i obieg masy się zamknie. To nic, idę dalej działać, bo zaczyna kropić. Fajnie się ochłodziło, ale nie wiem co przyniesie to dalej. To na razie. No i mój pierwszy kabriolet z taką specjalną funkcją jak podnoszenie nadwozia. Tylko że teraz jedną ręką nie dam radę. Chyba. O. Chcesz szybko wymienić olej? Dźwigni komorę silnikową. Wygodnie i przestronnie. Szybka wymiana oleju. Tylko u nas.